Dzień dobry Państwu. O, no i na dzień dobry robi się wesoło. Także dzisiaj będzie bardzo zabawnie. Moim gościem jest Marek Arcimowicz. Dla niego specjalnie, to jest bardzo wyjątkowy gość, ponieważ dla niego musiałem troszkę przebudować studio, bo to jest tak wielki facet. No wielki fotograf, ale też wielki fizycznie facet. No i musieliśmy troszkę obniżyć siebie, żeby on się zmieścił w kadrze. Ale dobrze, to nie o tym dzisiaj. Świetny fotograf, znany jako przede wszystkim fotograf National Geographic. Dla mnie ważna postać polskiej fotografii, ponieważ stworzył coś wyjątkowego, co myślę, że za parę lat będzie uznawane za wydarzenie kultowe, czyli Photocamp. I mam nadzieję, że nam też przez chwilkę opowie Marek o tym, jak ten projekt powstaje i jak się będzie rozwijał. No ale to jest fotograf, który zjechał kawał świata i chciałem go zapytać właśnie, jak do tego doszło, że nie mógł siedzieć w domu i nie chciał fotografować pszczółek ani kwiatuszków, tylko szukał przygód. Marku, jak to się zaczęło? Zaczęło się dość banalnie. Dzień dobry wieczór w ogóle. Czołem wszystkim. Zaczęło się dość banalnie. Dostałem od dziadka globus w wieku lat 6, niespełna, jak wtedy gdzieś między zerówką a pierwszą klasą szkoły podstawowej. No i to mnie tak zafascynowało, jak mój ojciec mi powiedział, że tak wygląda cała Ziemia, planeta, na której żyjemy, a odległość między największą podróżą w moim życiu, którą raz do roku odbywaliśmy, czyli z Wałbrzycha do Augustowa, z Wałbrzycha, gdzie mieszkaliśmy, do Augustowa, gdzie mieszkali dziadkowie. To zabierało wtedy prawie 2 dni, prawie 2 doby. No to mnie to tak zafascynowało, że to taki mały odcineczek i jedzie się aż 2 dni, no to jak wygląda reszta świata i potem już poszło. Ta ciekawość była dominująca. Bardzo szybko przyszły książki, mapy. Ale chciałeś patrzeć na świat. Kiedy przyszła fotografia? Kiedy pomyślałeś, że mógłbyś to jeszcze utrwalić i żeby zostało na twoich kadrach? A fotografia przyszła stosunkowo późno i wdarła się w moje życie przypadkiem. Znaczy, kadry robiłem wcześniej, bo studiowałem na Wydziale Architektury na Politechnice Wrocławskiej. Przez jakiś czas też na ASP wrocławskim i jakby rysunek, malarstwo, rzeźba, kompozycja przestrzenna, teoria barw, to wszystko było na studiach. Żeby się na nie dostać wtedy, trzeba było przez kilka lat rysować, dobrze było malować. No jak chciałem iść na ASP, to malować musiałem tak czy inaczej. Także to widzenie kompozycyjne i tak dalej, to miałem już. Musiałem się tylko nauczyć obsługiwać aparat, tak jak się musi człowiek nauczyć obsługiwać pędzel czy ołówek. I te zasady podstawowe, takie techniczne, były stosunkowo proste i to szybko poszło. Dopiero po dłuższym czasie, po jakimś czasie zorientowałem się, że w fotografii chodzi o coś zupełnie innego niż tylko to, żeby wszystko było ostre albo tak ostre jak chcemy, albo żeby było ładne, tylko to o zupełnie inne sprawy chodzi. A nie myślałeś, żeby tworzyć fotografię artystyczną? Bo jeśli tak mówisz, no to ja bardzo lubię psuć fotografię, mm-hmm. A nie pomyślałeś, żeby tworzyć coś takiego swojego, unikalnego, a nie tylko rejestrować to, co widzisz? Wiesz co, ja bardzo dużo bardzo selekcjonuję zdjęcia i z pełną premedytacją taki sobie wytworzyłem profil wokół własnej osoby, dlatego że od samego początku założyłem, że nie będę się rozpychał łokciami tam, gdzie już jest dużo ludzi, tylko znajdę sobie swoją niszę i tą niszę sobie zagospodaruję. I z tego być może wynika też fakt, że jakby z takiego podejścia, że też bardzo nie lubię, jak ktoś mi się w tą niszę wdziera. Niech sobie znajdzie i zagospodaruje inną niszę. No ta działka jest zajęta, tak ją uważam. A jeżeli chce, no to musi się liczyć z tym, że nie będzie mi się to podobało i mam do tego prawo.
Takie trochę atawistyczne, no to jest twoja przestrzeń i nie wpuszczasz nikogo. Wiesz co, no atawistyczne, ale też jakby wynika to z szacunku, który miałem. Jak byłem przyjmowany do agencji Portfolio przez Andrzeja Zycha, bardzo szacowne grono fotografów, sami wyjadacze, ja byłem tam kompletnym żółtodziobem przy tych tuzach, to naprawdę byli bogowie fotografii. Tomek Sikora, Andrzej Świetlik, Magda Winsze, Robert Wolański, Paweł Żak, Bob Komar tam też był, wcześniej Jacek Poręba. No byli ludzie, którzy byli z ołtarza w momencie, kiedy ja dopiero zaczynałem z fotografią, bo zaczynałem dość późno, w 1994 roku, jako 22-latek, tak? To oni już byli sławni wtedy. W zasadzie. No tak, to wybitne nazwiska. No I przyszedłem do Andrzeja z teczką i mówię, wtedy jeszcze byliśmy na pan, i mówię, proszę, niech pan zobaczy, nikomu nie będę tutaj wchodził w drogę. Mam swoją zupełnie inną ścieżkę, zajmuję się fotografią związaną z przygodą. Takiej fotografii w Polsce na poziomie reklamowym poza mną nikt albo mało kto robi. Mam swój styl, słucham. No i Andrzej wtedy z Kasią Pachocką, bo razem działali, przyjęli mnie w ciągu, jakby narada trwała 5 minut, to wszystko, i mnie przyjęli do tej agencji. To był moment, który zmienił moje życie i tak sobie wyobrażam po prostu harmonijne życie. Nie chciałem podbierać klientów Tomkowi Sikorze czy Andrzejowi Świetlikowi, to by było nie w porządku. Powinniśmy byli stworzyć team komplementarny i tak działać, i uważam, że to jest idealna harmonia. Oczywiście wymiana pokoleniowa musi się odbywać i tak dalej. Konkurencji jest i tak dość. Mamy ją wszędzie dookoła, na całym świecie. No ale robienie takiego numeru, że nie wiem, w ramach jednej agencji albo w ramach jednej redakcji trzeba się łokciować, no to jest zaprzeczenie jakby w ogóle pracy kolektywnej. No tak, wiesz, ja tak się zastanawiam, bo tutaj mieliśmy też taki komentarz, jeden z was to introwertyk, widać od razu. Myślę, że jesteśmy we dwóch introwertykami. I teraz pytanie, nie miałeś takiej nieśmiałości, że kurczę, czy ja się nadaję, czy ja się sprawdzę, czy byłeś pewny, że to niesiesz w tej teczce, to jest super i wymiatasz. A wtedy w czasie przyjścia do Andrzeja? Mm. Wiesz co, no to było wóz albo przewóz. Ja nie miałem ani bogatych rodziców, ani się nie urodziłem gdzieś, nie wiem, w rodzinie z koneksjami i tak dalej. Byłem chłopakiem, którego rodzinę los wygnał do Wałbrzycha z Warszawy i z Augustowszczyzny, i tam żeśmy trochę jak na takiej banicji żyli. Ja sobie zdawałem sprawę, że albo zawalczę o swoje w pewnym momencie, albo w ogóle zniknę i będę musiał robić coś, czego niekoniecznie lubię. A fotografia od 1994 roku tak się wdarła w moje życie, że po prostu poczułem, że to jest coś, co całkowicie mnie spełnia i wypełnia, że to jest sposób na wyrażenie siebie i na przywiezienie tych emocji, które mam ze sobą w podróży, i jednocześnie jest sposobem na zarabianie pieniędzy, bo wtedy była dobrym sposobem na zarabianie pieniędzy. Nie powiem, że łatwym, bo to nie było łatwe, było bardzo trudne. Punkty trudności były gdzie indziej rozłożone niż teraz. Wymagało to bardzo dużo pracy. Sporo ryzykowaliśmy, no bo nauka nie była tak bezkarna jak dziś. Nie można było 100 razy, 1000 razy powtórzyć tego samego i mieć podglądu. Czasem ten podgląd był po 2 miesiącach i wtapiało się roczny zarobek, tak? Jak ktoś źle ponaświetlał cały materiał na wyjeździe, a materiał tyle kosztował. W związku z tym to było ryzykowne, ale było fajne. Jakby poskładałem różne klocki, zarówno swoje doświadczenie sportowe z lat, kiedy byłem wyczynowym sportowcem, to, co wyniosłem z Wydziału Architektury, co sobie bardzo cenię również, bo ten sport bardzo mi pomógł i dużo zawdzięczam mojemu trenerowi i temu, co się tam działo. Na warstwie nie tylko jakby kondycyjnej, ale psychicznej przede wszystkim. Sport jest bardzo specyficznym sposobem jakby kształtowania charakteru. No myślę, że tak, bo z każdym fotografem, który miał epizod sportowy, z którym rozmawiam, to widzę taką determinację i siłę do działania. Nie poddają się sportowcy. No, nawet jak się czasem poddajemy i
mnie łapie też depresja na przykład i czasem ledwo z niej wyłażę albo się wyczołguję i nie lubię łokciować, jakby, nie? O to, co powiedziałem na wstępie. Natomiast miałem tę determinację, nie miałem wyjścia, no nie miałem ani gdzie mieszkać, ani innej pracy, no niczego nie można było zrobić wtedy. Teoretycznie mógłbym od zera zaczynać z architekturą, bo te studia ukończyłem. Mogłem robić dużo różnych rzeczy, ale fotografia była tym, w czym czułem, że się spełniam i dawała mi absolutne szczęście i poczucie, że to życie jest i ciekawe, i robię coś bardzo fajnego. No tak, to było bardzo unikalne w tamtym czasie tworzyć taką fotografię. Ciśnij mi się na usta słowo światową, bo ty jednak gdzieś sięgałeś wysoko. W sumie to nie było fotografowanie wesel, jak ja tak w sumie też zaczynałem swoje zawodowe życie fotografa. A można było być czeladnikiem, można było tworzyć coś bardziej unikalnego. Ty poszedłeś od razu do tej fotografii takiej ambitniejszej, do fotografii, która wymaga myślenia, że nie jest tylko powtarzaniem technicznych zabiegów. No właśnie, a jeszcze zapytam o te sprawy techniczne. No, uczyłeś się fotografii tej technicznej w jaki sposób? Metodą prób i błędów. Dużo czytałem. Tak, dużo czytałem. Kilka książek. Wtedy nie było jakby internetu w tej formie, w jakiej go teraz mamy. To była sieć akademicka, która pozwalała na przesyłanie e-maili. Już przed spotkaniem mówiłem ci, że pierwszą stronę swoją zrobiłem chyba w 96 albo 7 roku. Od wtedy mam domenę i była to pewnie jedna z pierwszych stron fotografów w Polsce. Ale jakby nie tak, cyfrowość mnie nie pochłonęła, w sensie jakby sieciowości. Natomiast jak się uczyłem, no, metodą prób i błędów. Miałem notatnik, bo nie było eksifów. I sprawdzałem i robiłem mnóstwo filmów. I wtedy pamiętam to zdziwienie, nawet w redakcji naszej National Geographic Polskiej, powiedzmy w 2001 czy 2002 roku, kiedy przeciętny amator robił 3 filmy rocznie, czasem 5, bo to było tak, że 2-3 zrobił na wakacjach i 1 albo 2 przez resztę roku miał tak, na specjalne okazje typu urodziny, święta, pogrzeb, komunię. I to było wszystko. A ja się zorientowałem, że zawodowcy na zachodzie to mają 100 rolek albo 150 rolek dziennie czasem do przepuszczenia przez siebie. Mówię o sportowych fotografach i tak dalej. A tacy, którzy fotografowali to, co ja robiłem, to na jeden projekt, taki kilkutygodniowy, robili kilkaset rolek, tak? Bo to nie jest tak, że codziennie ktoś przychodził i z motorem mucił setki klatek, no ale czasem jak była akcja, na przykład robiłem zdjęcia topru i śmigłowiec i ja gdzieś tam robiłem za pozoranta, no to wiadomo, że tych zdjęć się robiło więcej. No to wypuszczałem w dzień powiedzmy 5 do 15 filmów. I to wtedy wzbudzało szok. No tak, to jest bardzo dużo. No a dziś, jak powiesz, że ktoś ma do zrobienia 400 zdjęć w ciągu dnia, to oszczędny. No, więc ta dysproporcja była ogromna. Ja robiłem po prostu bardzo dużo fotografii i to gwarantowało mi postęp w jakimś sensie. Teraz czasem się zastanawiam, czy zrobiłem dobrze, bo pakując te pieniądze, które wydałem na filmy wołania, w jakąkolwiek nieruchomość we Wrocławiu, na przykład, w którym wtedy żyłem, to myślę, że dużo lepiej bym na tym wyszedł, bo myślę, że na firmy przetraciłem tyle, że można było spokojnie kupić mieszkanie. No, piękna historia, ale wiesz, nie robiłbyś tego, co kochasz. No. Pewnie nie. Teraz bym wynajmował mieszkanie i za to sobie robił, co kocha. No tak. No, świetne podejście. Tylko szkoda, że nie myśleliśmy tak, jak byliśmy młodzi, żeby inwestować w nie to, no. co... Chociaż nie uważaliśmy, że robimy to, co kochamy i że to jest największy dar. Nigdy nie wiesz, tak. czy masz przed sobą 80 lat życia, czy tylko 40. Równie dobrze mogłem zginąć w wypadku, nigdy nie robiąc tego, co bym kochał. No po co?
Po co? Naprawdę. Przez ten czas miałem naprawdę fajne, dobre życie, ciekawe i jak do tej pory to wszystko się dobrze układało, więc nie ma sensu gdybać. Niczego byś nie zmienił, nie cofnąłbyś czasu i powiedział, ja bym teraz zrobił, gdybym wrócił. Może jakieś korekty bym porobił, ale... Ale nie, tak całkowicie. Ale całkowicie nie wiem. No, mam jedyny dylemat czasem, jak widzę, co się dzieje z fotografią w tej chwili, to mam taki dylemat, czy nie lepszym zawodem było to, co robi większość moich kolegów z ogólniaka, z klasy, a że byłem na biochemii, to oni prawie wszyscy są lekarzami. W znakomitej większości. I myślę, że to jest zawód, który jest zawsze potrzebny i jest zawodem takim użytecznym społecznie, bo często się czuję nieużyteczny społecznie. Robię rzeczy, które są zupełnie takie zbędne, zwłaszcza w czasach kryzysowych. A to ciekawe, co powiedziałeś. Wiesz, że w sumie praca fotografa no i zbędna. Znaczy, wiesz, ja mam wrażenie, jest że zbytkiem, w ogóle... o tak. Jest, no i... jest czymś, co jest czymś ponad podstawowe potrzeby, zdecydowanie. No myślę, że tak. Ja też czasami o tym myślę, co by było, gdybym urodził się, nie wiem, 100, 200, 300 lat temu, kim bym był, jeśli nie fotografem. I bo fotografia, powiedzmy, nie wiem, 300 lat temu przecież nie była znana. I co by mnie wtedy pociągało? Gdybym mógł wybierać, gdybym mógł rozwijać się, ciekawe. To ciekawe właśnie, kim byśmy byli wtedy. No cóż, dobrze, pierwsze zlecenie, które zrobiłeś pierwsze w agencji. W agencji to można powiedzieć, że się znalazłem dzięki zleceniu, bo było tak, że poszukiwano fotografa do sesji reklamowej nowej marki papierosów, które miały wchodzić na rynek polski. Oczywiście wtedy uważane za bardzo zdrowe. I szukano fotografa, który jest w stanie na morzu pracować, na jachcie i w górach. Nie przy wspinaczce, no ale jednak przy takich warunkach alpejskich. No i zadzwoniono do firmy, w której wtedy mocno pracowałem, czyli do Alpinusa. Tam podano moje nazwisko, a potem te osoby z agencji zadzwoniły jeszcze do National Geographic i tam też podano moje nazwisko, więc oni stwierdzili, że już wiedzą, kogo potrzebują. A potem się dowiedziałem, że były przymiarki, żeby Tomek Sikora robił to zdjęcie, ale nie za bardzo chciał i Małgosia, jego żona, też nie chciała się zgodzić, bo tam wchodziło w grę wiszenie ze śmigłowca, na przykład w uprzęży i tak dalej. No i ja to... To przygoda życia, taki James Bond. Ja to dostałem. Wiesz, starałem się, żeby wszystkie moje takie sesje były, albo jak najwięcej takich sesji mieć. To jest to, co najbardziej kochałem wtedy i myślę, że teraz, gdyby nie wizualizacje komputerowe, pewnie dalej bym to robił. Natomiast no to spowodowało, że miałem naprawdę... I to był niesamowity wystrzał, no bo nagle stawki poszły diametralnie do góry, odkąd zacząłem pracować z normalnym agentem i byłem częścią portfolio, to mogłem sobie pozwolić na różne rzeczy typu rozwój firmy, tak? Bo wcześniej to było tak, że robiłem masę różnych rzeczy po to, żeby to funkcjonowało, ale nie, jeszcze takiej trampoliny nie miałem pod nogami, a potem przyszła trampolina. Na jakim sprzęcie wtedy pracowałeś? Wtedy pracowałem na wypożyczonej bronicy 6x6 i bo ale 6x6 ze względu na jakość? No tak, agencje wtedy wymagały przynajmniej średniego formatu. Aha. Na małym obrazku nie bardzo by chcieli mieć taki materiał. Ja robiłem swoje rzeczy na Nikonach wtedy i miałem tych Nikonów w sumie na przestrzeni blisko 10 lat, chyba z 8 różnych, od FM2 przez FA, który bardzo lubiłem, F90, F90X, F100, F5. A F4 nie? F4 nie, F3 miałem. F3 dostałem od mojego byłego, wtedy od mojego redaktora naczelnego Darka Raczko na wejściu w National Geographic. Natomiast pierwszym aparatem, którym robiłem zdjęcia tak poważniej, swoim, który sobie kupiłem, to był
Pentax ME, a zaraz potem go zamieniłem na ME Super. No tak, bo ME tylko automatyka i jeden czas mechaniczny. No i korekcja była, to już się dało coś zrobić, no ale to jednak to nie to samo. Kurczę, niesamowity sprzęt. A kiedy była pierwsza cyfra? Jak to się stało, że zdecydowałeś na przesiadkę na tą cyfrę? Wiedziałem, że nie będzie już odwrotu od cyfry. Ciągnąłem to do granic możliwości, tak mi się wtedy wydawało, ale wiem, że kilku moich kolegów jeszcze dłużej wytrzymało w analogu. No ale mnie finanse pozwalały na to, żeby się szarpnąć i niestety sprzedałem w tym celu dwa systemy średnioformatowe, z których jeden bardzo ukochałem. Mówię o Mamiya 7. To była Mamiya 7.2, dalmierzowy aparat, taka lejka, tylko z średnim formatem. Tak. I tam można było założyć też adapterek i miałem go do filmów małoobrazkowych i miałem panoramy 7-centymetrowej długości. No i to był szał, jak przynosiłem do redakcji na przykład takie panoramy w czasach, kiedy nikt nie składał panoram w Photoshopach, a nie było telefonów komórkowych i się nie kręciło aparatami, żeby zrobić panoramy, no to panoramy robiły ogromne wrażenie. Ja się bałem zawsze założyć ten adapter, bo łatwo było popsuć. Tak? Nie miałem. Może przez to, że mi tak powiedzieli, jak kupowałem, nie, że miałem, uważaj, bo popsujesz, więc ja się jakoś tak wahałem. A ty o tym nie wiedziałeś, że można popsuć, więc nie psułeś. No i miałem wtedy też Bronikę 645 z kompletem obiektywów, chyba 6 różnych szkieł, włącznie z jakimś tele, pryzmatem, gripem i tak dalej. I to był taki do szybkiej pracy aparat, a Mamiya 7 była do pracy w warunkach bojowych w górach. Bo to lekki aparat, bardzo wygodny, tak. No i genialny optycznie. Tak, no i to musiałem sprzedać. Sprzedałem wszystkie Nikony, wszystkie obiektywy i kupiłem sobie pierwszą sensowną lustrzankę z pełnoklatkową matrycą, czyli Canona 1DS Mark II. Świetny, fajna matryca. Na tym mi bardzo zależało, dlatego że kochałem przy moim typie fotografii korzystanie z szerokokątnych obiektywów, a APS-C w ogóle tego nie dawało, bo nie było jeszcze optyki do APS-C i wszystko się przemnażało razy 1,5 albo razy 2, bo mniejsze matryce też były. No i to jak miałem z 16 mm mieć 35 prawie, no to w ogóle to mnie nie interesowało. No tak, jeszcze ten zwykły D, nie DS, bo miał tą APS-H, czyli mnożnik, ile tam było? 1.3. 1.3, tak. Jak pamiętam. To też no, nie, to 16-35 już nie robiło się tak nie, fajnie. Nie. To w ogóle nie. Jak mogłem mieć pełnoklatkową, to wtedy sobie kupiłem i niestety miesiąc czy dwa po zakupie mi ją dmuchnięto w Indiach. I to było bardzo bolesne. Wydałem mnóstwo pieniędzy, byłem zapożyczony i wróciłem z wyprawy na południową ścianę Annapurny, gdzie byłem z Piotrem Pustelnikiem, Piotrem Murawskim i Vlado Sztyba, i Marcin Miotk też był na tej wyprawie. No i niestety wróciłem bez sprzętu i potem przez rok odrabiałem ponad ten aparat, który musiałem odkupić. No tak, bo to kosztowało pierwsza cyfra. Strasznie pierwszego. Dużo. To już 30 tysięcy kosztował korpus wtedy i było go bardzo trudno kupić, bo przychodziły 2-3 sztuki do Polski, trzeba było się naprawdę nastarać, żeby go zdobyć. No powiedz coś o tej fascynacji górami i wspinaniem się, bo... Wiesz co, to w naturalny sposób weszło w moje życie w momencie, kiedy zrezygnowałem z wyczynowego sportu, a w zasadzie sport bardziej ze mnie wyczynowy zrezygnował, bo to były lata przemian ustrojowych. Akurat się nałożyły na moment przejścia z juniora na seniora, który jest kluczowym w życiu sportowca, lekkoatlety. No i w momencie, kiedy jechałem, nie wiem, na Mistrzostwa Polski z jednym z najlepszych wyników kwalifikacyjnych i nie miałem butów, żeby skakać, no to po prostu przestawało być już śmieszne. I tyle. W Polskim Związku Lekkiej Atletyki nikomu na tym nie zależało. Potem jeszcze na studiach, żeby odrabiać WF, wyskakiwałem minima na Mistrzostwa Europy i mówiono mi tak, może pan oczywiście pojechać, musi pan tylko zapłacić sobie za dojazd do Londynu, pobyt na miejscu i oczywiście uiścić opłatę startową, ale możemy pana wysłać. No to im pokazałem gest Kozakiewicza. I się zająłem górami. Wtedy góry wydawało mi się,
że pozwolą mi w ogóle na działanie, dlatego że alpiniści, himalaiści całkiem dobrze sobie radzili z powodu robót wysokościowych. Ja się załapałem na sam koniec tych robót wysokościowych. Troszeczkę sobie podorabiałem, ale niewiele relatywnie. Już nie było takich stawek kosmicznych jak kiedyś. No ale otarłem się o to, poznałem kupę fajnych ludzi, zacząłem jeździć w góry, zacząłem się wspinać, przebrnąłem przez, czy jakby przykleiłem się do Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego, gdzie fenomenalne osoby jakby mnie wprowadzały. Poznałem Alka Lwowa, który bardzo mi pomagał. Tam poznałem też mojego wieloletniego partnera wspinaczkowego Darka Sidora, Bogdana Jankowskiego, docenta i tak dalej, i tak dalej. To były osoby, które się wspinały, ale były też osoby, które fotografowały, tak jak Bogdan Jankowski. I to gdzieś tam jedno z drugim się zaczynało powoli splatać i dochodziło do tego momentu, że połączyłem jedno z drugim. Ale tak myślę sobie, dobrze, okej, okay, wspinałeś się, fotografowałeś, a myślałeś o tym, że taka fotografia właśnie, taka górska, dzika przyroda, taka surowość, to może być twój styl, czy to była tylko taki dodatek, po prostu jestem tam, kocham to, fotografuję przy okazji. Ja to czułem, to mnie fascynowało i fascynuje nadal. No jak widzę ludzi, którzy robią niesamowite rzeczy sportowe, albo ludzi, którzy żyją w trudnych warunkach, tak jak Nepalczycy, Szerpowie na przykład. I samo przeżycie tam już jest godne podziwu, a jednocześnie ta otaczająca przyroda jest tak nieprawdopodobna, tak inna od naszego otoczenia. Ja przynajmniej tak mam, że mam inną wrażliwość na te inne rzeczy, łatwiej mi się zauważa. No, wiele osób mówi, że fotografuje się znacznie łatwiej gdzieś w miejscach, które są dla nas egzotyczne, niż w miejscu, w którym się wychowaliśmy, czy w ogóle żyjemy, bo mamy inną wrażliwość. Trzeba tylko bardzo uważać, żeby nie popaść w taki moment, w którym nasze zdjęcia w zasadzie bronią się tylko egzotycznością, bo to nie o to chodzi, nie? Zapłakane oczy małego dziecka z Afryki czy z Indii jest po prostu banalne tam i tyle. I to każdy, kto przyjedzie, to robi. Robienie tego, co wszyscy, nie ma sensu. Masz rację, wiesz, ja tak, bo te zdjęcia są, wydaje się, fantastyczne, ale to już było, to już widzieliśmy. Tak. I to tylko jest miejsce właśnie. Bardzo łatwo się złapać na coś takiego. I czy ty planujesz w ogóle, jadąc gdzieś, czy przez te lata, kiedy podróżowałeś też często, zastanawiałeś się, jadę w to miejsce i zrobię to w ten sposób, bo mam pomysł na to muszę sfotografować, czy po prostu jechałeś, obserwowałeś i fotografowałeś to, co czułeś, że to jest tak wartościowe. Tak jak używam różnych sprzętów i to ewoluowało na przestrzeni czasu, ale też w zależności od potrzeb biorę sobie różne sprzęty. Tak samo mam różne podejście do różnych zleceń albo do różnych projektów, bo nie zawsze jest to zlecenie, choć ja zdecydowanie wolę pracować na zlecenie. To znaczy nie jestem typem fotografa, który będzie wstawał codziennie przed świtem i robił zdjęcie krajobrazu albo łaził po górach tylko po to, że może się to kiedyś komuś do czegoś nada. To kompletnie mnie nie kręci. Kalendarzy nie chciałeś robić, tak, z górami? No, robiono, ale to wstecz raczej ode mnie zamawiano te zdjęcia, jak już były gotowe, przy okazji innych projektów, jak powstały. Natomiast tak, żeby robić to pod tym kątem, to jakoś nie za bardzo mnie to kręciło. I no, czasem jest tak, że jadę i bardzo dobrze się przygotowuję. Przykładem takich projektów była współpraca z wieloletnia moja z Martyną Wojciechowską. Właśnie miałem i praca na planie Kobiety na krańcu świata, gdzie mieliśmy ustawiony temat, gdzie była logistyka cała ogarnięta, w mniejszym lub większym stopniu, ale jednak tak, gdzie był jakiś scenariusz, wiadomo było, co się będzie działo. On był oczywiście korygowany w zależności od
możliwości na miejscu, zdarzeń i tak dalej. No ale dostawałem materiał, wiedziałem, co mam zrobić, gdzie, kiedy i tak dalej. Oczywiście 99,9% tego materiału, który przywoziłem, to były zdjęcia Martyny w różnych pozach i w różnych sytuacjach i w różnych konfiguracjach z różnymi osobami. Na moją fotografię tam prawie nie było miejsca i tak uważam za cud, że udało się uszczknąć troszeczkę i coś tam zrobić, ale całkowicie byłem skoncentrowany na pracy, na zlecenie, ale też przygotowywałem się jakby do tematu i tu było w pełni przygotowane. Natomiast jak jadę czasem w jakieś miejsce, zwłaszcza jak przypominam sobie takie dłuższe podróże, pobyty w Azji no, po pół roku, to często było tak, że wpadałem do jakiegoś miasta i najpierw robiłem zdjęcia takie na pierwsze wrażenie, rozglądając się, co się dzieje, pierwszy dzień, dwa, czasem trzy, a potem zaczynałem dużo się dowiadywać na temat tego miejsca, w którym byłem, czytać i układać sobie kadry, które będą opowiadały jakąś historię, o której się dowiedziałem i która mnie zafascynowała, gdzieś zacząłem w nią brnąć i wtedy te zdjęcia też już wychodziły zupełnie inne. Więc to bardzo zależy od tego, co robimy. Generalnie lepiej jest wiedzieć, co się robi i lepiej, jeżeli fotografia niesie ze sobą jakąś treść i coś chce przekazać, a nie jest tylko pustym obrazkiem. Czyli jesteśmy w ładnym miejscu, robimy ładne zdjęcia, to nie tędy droga. To wakacje, to zupełnie nie tędy droga. To są fotografie wakacyjne, czyli jedziecie, przygotujcie się, poczytajcie, zastanówcie się, co chcecie zrobić. Tutaj przysłałeś mi zdjęcie Ludzie Duchy. Opowiesz coś o tym projekcie? To był projekt, który robiliśmy z Martyną Wojciechowską, gdzie towarzyszyłem jako fotograf w 2014 i 2015 roku. Dwukrotnie w czasie pobytu w Afryce, w Tanzanii. Za pierwszym razem 10 dni, za drugim razem byliśmy, o ile dobrze pamiętam, 4 dni na miejscu. Historia małej dziewczynki Kabuli, która straciła rękę podczas nocnego ataku albinoska, a w Tanzanii uważa się ciało albinosów za magiczne i używa się elementów tego ciała, krwi albo kawałków ciała po prostu do odprawiania rytuałów magicznych i robienia amuletów. W związku z tym te części ciała są dość drogie na czarnym rynku. To jest szokujące, co mówisz, że można... Poluje się na ludzi po prostu. Odcięto jej prawe ramię i historia jest o tym, jak to się stało i jak ona się odradza. W dużej mierze dzięki pomocy Martyny, bo Martyna była w dużej mierze impulsem i wielką pomoc zorganizowała dla tej dziewczynki i można powiedzieć uratowała jej życie w sensie nie biologicznym, tylko w sensie duchowym i takim ludzkim. Piękna, wzruszająca historia. Wzruszająca, niesamowita historia. Powiedz mi, czy takie sytuacje, które są bardzo szokujące, wpływają na ciebie jako człowieka? Czy masz problem z fotografowaniem w takich sytuacjach? Bo przed live'em rozmawialiśmy przez chwilę o tej fotografii wojennej. Ja wspomniałem, że to było takie marzenie moje młodzieńcze, a dzisiaj jednak ja osobiście wiem, że nie dałbym rady być fotografem wojennym. Zbyt emocjonalnie do tego podchodzę. Jak to jest u ciebie? Tak, wiesz, ja czułem, że nie bardzo się nadaje. Miałem ze dwa razy w życiu propozycję, żeby jechać gdzieś w strefę konfliktu albo na wojnę i tam fotografować, ale czułem, że pewnie rzuciłbym aparat i zaczął pomagać ludziom zamiast robić im zdjęcia. I miałem też podejrzenia, żeby mnie to zniszczyło. I jak zacząłem jeździć z Martyną, to zrozumiałem, że to był dobry wybór wcześniejszy, ta odmowa i koncentracja na pięknych aspektach życia. I to też ta opowieść ma swoją podbudowę. Bo jakby wyjeżdżając z Wałbrzycha, ja byłem tak głodny kolorów, tak głodny piękna świata. Wałbrzych w latach 70-tych, 80-tych to nie było to miasto, które teraz możecie zobaczyć. To by było po prostu
parchate górnicze, zapyziałe miasteczko na krawędzi PRL-u. Trochę czarno-białe. No, a bardzo czarno-białe. Tam można było się albo zapić na śmierć, albo wąchać klej, albo uciec. Ja wybrałem trzecią drogę. Teraz dzięki fenomenalnej administracji, bo mają szczęście do chyba najlepszego prezydenta miasta w Polsce, to wszystko się zmienia. Ale wtedy to było straszne i to widać na moich zdjęciach, że one są takie strasznie kolorowe. Ja tak naprawdę czarno-białą fotografię zacząłem robić dopiero niedawno. Wcześniej to była feria kolorów, to była fascynacja innym światem, egzotyką, radością i tak dalej. To myślę, że to widać bardzo na tych zdjęciach. No i jak zacząłem jeździć z Martyną, się zorientowałem, że bardzo dobrze, że nie pojechałem nigdzie na wojnę, ani w konflikt, bo bym tego psychicznie nie zniósł. I praca na tym projekcie Kobieta na krańcu świata była niemalże graniczną do zniesienia dla mnie, kiedy opowiadaliśmy bardzo wzruszające historie, nie tylko o Kabuli, ale o kobietach, które są obrzezane, na przykład najwięcej obrzezań kobiet mamy nie w Afryce, tylko miasta, gdzie tego się najwięcej takich zabiegów robi na świecie. To nie jest gdzieś w Nigerii, tylko to jest w Londynie i w Paryżu. W dalszym ciągu. I to są dramaty, historie rodziny, która żyje na cmentarzu, bo tylko tam znajduje schronienie na Filipinach. Filipiny, pamiętam. Tak. Jest mnóstwo takich historii, które były wyciskaczami łez, a już historia niewolnictwa i handlu żywym towarem w Rumunii, to po prostu było coś, po czym się nie mogłem podnieść przez miesiące całe. Siedziałem na krześle w domu, gapiłem się w sufit albo w ścianę i łzy mi ciekły same z oczu. I to zostaje w człowieku i to potem wychodzi tak naprawdę. Niesamowite, szokujące. Zmienię temat na luźniejszy. Jaki sprzęt wtedy? To było Sony? Tak, ja na Sony pracuję już długo. Myślę, że z całego teamu sonowego najdłużej ze wszystkich, bo od 2008 roku. Tuż zacząłem pracować na tych aparatach tuż przed wypuszczeniem lustrzanki pierwszej pełnoklatkowej, czyli A900. Aparatu, który ukochałem bardzo za jego takie klasyczne, analogowe podejście do obrazu i obsługi. On mi bardzo przypominał Contaxa na przykład. Obraz też był zupełnie inny i był dużo wygodniejszy. To była rewolucja w porównaniu z tym DS-em, który był fajny w 2005 roku, ale to jest cegła. No, ogromny, ciężki. To jest ogromny, ciężki aparat. Nagle dostaje aparat, który jest o połowę lżejszy, ma lepszą matrycę, ma stabilizację w matrycy. Ale gorszą baterię. Słuchaj, ale robiłem kiedyś takie porównanie i położyłem trzy baterie obok siebie, Sony, które ważyły mniej więcej tyle samo, 3 albo 4, co tamten powerpack w DS-ie. I byłem w stanie na odpowiednio wagowo dobranej ilości, równoważnej ilości baterii, zrobić więcej zdjęć na Sony niż na DS-ie, na tym paku. Więc ja wolę sobie zabrać w kieszeń dwie czy trzy zapasowe baterie, niż mieć super ciężkiego, prawie 1,5-kilogramowego kloca cały czas w ręku. Ten aparat był świetny. Nie chcę krytykować jakby Canona, bo to był aparat, który mi bardzo dobrze leżał w dłoni, świetnie się tym pracowało. To jest taki kombajn, tak porządna maszyna, tak jak stare, solidne Nikony typu F5, F4 czy F100. Ale to są już inne czasy i najpierw to A900 i długo tym aparatem fotografowałem, dlatego zacząłem tę opowieść o sprzęcie w projekcie Martyny od A900, bo tym aparatem dofotografowałem, o ile dobrze pamiętam, do 2016 roku, czyli przez 8 lat
Jednym modelem, tak? Miałem ten model, miałem kilka egzemplarzy, trzy albo cztery w sumie, natomiast tym modelem fotografowałem najdłużej chyba w swoim Czyli życiu, poza FM2. Wycisnąłeś z niego wszystko, co się tak, dało. Tak, tak. Niesamowite. W międzyczasie, bo w 2010 weszły bezlusterkowce, od Nexa 5 się zaczęło, który mnie jeszcze nie przekonywał, bo tam był tylko ekranik, nie było wizjera, no ale jak już dostałem Nexa 7, no to było prawie to samo, co teraz mam w A6500. No i tak w czasie pracy z Martyną przeszedłem przez od Nexa 7 przez A6000, A6500 i w międzyczasie, jak tylko się pojawiła A7 w wersji drugiej, bo ja wolałem dopiero od wersji drugiej, R2. A to jeszcze R-ka. R-ka była, ale nie pamiętam, czy R-ką samą pracowałem, chyba R2-ką dopiero zacząłem pracować. Bo wolałem A9. Ja nie lubię zmieniać za szybko sprzętu. Sprzęt się staje częścią mojego organizmu, zrasta się i ja przestaję o nim w ogóle myśleć, tylko obsługuję tak, jak się obsługuje instrument muzyczny. To jest ideał. Właśnie to, co mówisz, to tak powinno być, że aparat jest tylko narzędziem, które mamy w ręku i nie myślimy, nie skupiamy się na tym, jak go ustawić, co zmienić, tylko robimy zdjęcie. Tak jak kiedyś mój kolega z klubu wysokogórskiego, Tomek Kliś, śmiał się, że ja mam mistyczne podejście do sprzętu. I takie miałem wtedy, nie wiem, na studiach, mając 20 kilka lat, czy 20. O tyle teraz to zupełnie jakby w drugą stronę wskoczyłem. Jestem może nie aż tak bardzo, bo uważam, że sprzęt jest bardzo ważny, to jest bardzo ważne narzędzie. Ale nie tyle jest ważna ciągła zmiana i pogoń za tym, żeby mieć ten najnowszy, najlepszy, co jego właściwe użycie i właściwe przygotowanie i rozpoznanie. I między innymi dlatego tak dobrze się czuję w Sony, bo to jest system, w którym bardzo dużo, z bardzo dużą ilością innych rzeczy jest kompatybilne i on tak fajnie przyrasta. Wciąż mogę wziąć sobie obiektyw z A900 i przez adapter z pełną funkcjonalnością obsłużyć go w najnowszym aparacie i nie ma sprawy, prawda? Dokładnie w innych systemach to wcale nie jest takie oczywiste, a ja sobie cenię właśnie to, że mogę sobie wziąć obiektyw sprzed 12 czy 13 lat, czy nawet starszy, bo minoltowskie będą pasowały. Tak, oczywiście. I pracować nad tym. Czyli uważam, że to czuję się poważnie traktowany w takiej sytuacji. Oczywiście są firmy, które robią, też poważnie traktują swoich klientów i tak dalej. I nie mówię, że mój sprzęt jest tym najlepszym absolutnie. On mi najlepiej odpowiada i to nie każdy do wszystkiego, tylko zupełnie czego innego używam. A7R3 na przykład, do czego innego troszeczkę używam RX-a setki, do czego innego RX-a dziesiątki. Teraz będzie trochę łatwiej, bo jak jest A1, która jest naprawdę kombajnem, znowu jest powrót właśnie, do takiej kombajnowości, to jest aparat dla takiego fotografa, to myślę, że to jest, tak, myślę, że to jest aparat idealny, na który już długo, od A900 czekałem na taki aparat. Że to jest ten czas, kiedy ja czuję, że to będzie parę przedłużenie lat, mojej tak. ręki. Znowu będę mógł pewnie parę lat na nim pracować. Może będzie miał choroby wieku dziecięcego, może wersja druga będzie troszeczkę lepsza, ale wydaje mi się, że Sony się uczyło nie na A1 wersji pierwszej, tylko na tych poprzednich. I teraz to jest jakby efekt finalny tej nauki sprzed wielu lat. No i zobaczymy, ale wydaje mi się, że przy tej prędkości pracy, wielkości matrycy i tak dalej, że to jest bardzo optymalne. Tam może jakieś drobne rzeczy bym zmienił, oczywiście. Czyli jest potencjał na A1 Mark II? Jest i ja zawsze będę powtarzał, że na przykład spust migawki, taki jak zrobiono w RX-ie 10, nawet w wersji czwartej, gdzie można sobie zwykły mechaniczny wężyk wkręcić. Tak powinny wyglądać. Tak. Te aparaty powinny szanować tradycję. Fotografia jest zawodem tradycjonalistów i powinniśmy szanować tradycję. I jeżeli możemy sobie pozwolić na to, żeby zachować kompatybilność w dół, to powinniśmy to robić. Bo to ułatwia. No ludzie nie będą musieli wyrzucać pewnych rzeczy, sprzedawać, wymieniać i tak dalej. Ja wiem, że marketing i korporacyjne ciśnienie na zwiększanie obrotów i zysków, ale jednak
pewna kontynuacja jest niezbędna i bardzo to cenię w Sony, że tak mam. Zresztą w ogóle lubię się przyzwyczaić do pewnych rzeczy i traktuję współpracę długofalowo. Przykładem jest Low Pro, z którym jestem od 2002 roku, jakoś tak. I przez przypadek tam się znalazłem, bo po prostu poszedłem poprosić, żeby mi wymienili zamek w torbie, bo już ją zajeździłem kompletnie. Ale z tego się wywiązała współpraca i byłem ich pierwszym ambasadorem w Polsce i chyba pierwszym w ogóle z Polski, który gdzieś tam był zauważony na Zachodzie i przyklejony do tego teamu światowego. Uwielbiam Low Pro właśnie za jakość, wytrzymałość i... No wiesz, oni wymyślili takie torby. To, ta firma wymyśliła torbę z kordury, z nylonowej tkaniny. Wcześniej ludzie chodzili albo w torbach takich jak Billingham, które były zrobione z bawełnianego płótna, albo mieli kufry. Ale Low Pro jako pierwsza firma wymyśliła torby dla ludzi, którzy w górach i albo aktywnie fotografują. I to był ogromny przełom. Cała reszta to po prostu zgapiła ten pomysł. No i cóż, Low Pro jest uważany za najlepszą firmę, najpopularniejsza i niech tak zostanie. Ja, jak widzisz, to tutaj plecak leży, tam gdzieś jeszcze jest schowana torba. Trochę to się zmieniło, ale mam nadzieję, że wytrwają w tym dobrze pojętym konserwatyzmie. Tak się składa, że wszystko się jakoś psuje, a to Low Pro jest i cały czas myślę, że będzie razem z nami. Wrócę jeszcze do aparatów, bo napisałeś mi, że lubisz RX, że masz RX 100 Mark III. Ja też ten aparat używam. To jest taki fajny kompakcik, do którego pamiętam pożyczałem go moim znajomym fotografom profesjonalnym i oni byli zaskoczeni, że takie maleństwo może być wygodnym narzędziem do pracy, zwłaszcza jak się gdzieś wyjeżdża. Pamiętam, jak znajomym fotoreporterowi, który pracował na profesjonalnych Nikonach, zastanawiał się, czy jadąc, lecąc do Maroko, zabierać całą walichę tego sprzętu. Ja mówię, nie no, po co ci to? Pożyczę ci RX 100 Mark III. I on wrócił zachwycony wprost tym aparatem, możliwościami, dlatego, że mógł sobie zrobić reportaż, miał rawy, nie rzucał się ten aparat w oczy, jasny obiektyw, wizjerek. Czy ty też w ten sposób pracujesz takim aparatem, czy go masz po prostu, bo kompakcik, fajna rzecz. Po pierwsze, mam go zawsze ze sobą i leży tam w plecaczku. A, no właśnie. Mam go. I o to chodziło. Przynieść? Nie. Mam go zawsze ze sobą, to jest pierwsza sprawa. Po drugie, mam nie tylko RX-a setkę 3, mam jedynkę albo dwójkę, trójkę i piątkę. Miałem przez jakiś czas jeszcze czwórkę, ale sprzedałem. I ja je sobie trzymam i to mi nie przeszkadza. Ten najstarszy trzymam z sentymentu, bo on już jest mało warty, a sobie zostawiłem go jako pamiątkę trochę. A tamtymi trójką i piątką cały czas pracuję. Na planie Kobiety na krańcu świata robiłem tym aparatem, myślę, że ponad 40% fotografii. O, ciekawe. Czyli... Bo wtedy to nie było takie proste, żeby mieć cichy aparat. Proszę sobie jakby skojarzyć, że mogłem albo korzystać z lustrzanki, która hałasuje, albo z aparatu, który jest mały, nie rzucający się w oczy i kompletnie bezgłośny. Wtedy bez lusterkowca jeszcze pełnoklatkowego na przykład nie miałem. Potem jak już była A7, no to korzystałem z A7, ale w dalszym ciągu RX był mniejszy, dyskretniejszy. I można było robić zdjęcia bardziej, będąc niezauważonym, i to nie deprymuje naszego bohatera czy bohaterki. Tak, tak, tak. Tym się zupełnie inaczej pracuje. Ludzie raczej będą w tłumie innych fotografów nam współczuć, że nas nie stać na porządny, duży aparat i będą nas pobłażliwie traktować, niż się schowają i uciekną. A masz takie pytania, jak ktoś ogląda twoje zdjęcia, czym robiłeś? A to wielokrotnie, ciągle i wszystkim się wydaje, albo jaki aparat robi takie zdjęcia, na przykład. To najbardziej lubię takie pytanie
Bo fotograf to pstryka, a zdjęcia robi aparat według tych ludzi bardzo często. Czyli mogłeś powiedzieć, to jest zestaw Martyny, bo pamiętasz, jak wtedy była reklama, nie wiem, ona z pół roku leciała chyba. I te aparaty Sony po prostu sprzedawały się paletami w sklepach z elektroniką i mówiono na niego po prostu zestaw Martyny. To klient przychodził, nie wiedział jak wytłumaczyć, co to za model. Mówi, no ten z reklamy Martyny, ten zestaw. No i dobre. Sprzedawały się zestawy Martyny. Także kompakty jak najbardziej okazuje się, że mogą się przydać, że nie trzeba mieć pełnej klatki, ale właśnie miałem cię zapytać właśnie, bo tak jeszcze patrzę na tą listę twoich aparatów. RX1, malutki kompakt pełnoklatkowy z sonarem 35. Nie myślałeś? RX1 to jest bardzo fajny aparat i myślę, że chciałbym nim fotografować, ale pamiętny moich doświadczeń troszeczkę minimalizuje też koszty jakby, ale nie w tym sensie wydatkowym, ale przede wszystkim w takim, że tam gdzie używałbym RX-a jedynki, tam jednocześnie najbardziej bym się obawiał utraty sprzętu. I nie chcę wracać już do tej historii z 2005 roku, kiedy wracam i mam na minusie 20 tysięcy dolarów. Tutaj to nie byłaby taka kwota, ale jednak myślę, że to świetny aparat jest. I ja myślę, że to jest kwestia czasu, że ja nim będę fotografował i zrobię nim jakiś projekt. Na razie RX setka mi bardzo wystarcza, a w sytuacji, kiedy chcę mieć cokolwiek więcej, no to biorę sobie na przykład A6000 czy A6500 i mam bardzo podobnie, ale też weź pod uwagę, że te aparaty pełnoklatkowe, one nie są już takie monstrualnie duże. No tak. To jest wszystko małe, więc kupowanie kolejnego aparatu po to tylko, żeby mieć trochę inny aparat, musiałbym też zżyć się z tym aparatem i znowu nauczyć się całego, jakby tego wszystkiego. To nawet ta 7C. Nie, nauczyć się oddychać z nim. Też jest razem. Malutki. No i plus do tego stałoogniskowy, tak zwany naleśnik. To są na pewno świetne sprzęty, natomiast wolę się skupić na tym, żeby pracować jak najlepiej tym, co mam i na tym, żeby dobierać odpowiednie obiektywy, które uważam za dużo bardziej kluczowy aspekt fotografii niż aparaty. Aparaty właśnie są ważne, ale obiektywy absolutnie są dużo ważniejsze. I jak opowiadałeś o przejściu z systemu A na system E i adapterze, to ja pamiętam, że kupiłem EA7 z lustrem do swojej siódemki, jedynki. Tak. Ten adapter, żeby mieć 135 Sonara 1.8. Po prostu kocham ten obiektyw. Tak, nie wiedziałem tak naprawdę, co nim fotografować, bo nie jestem też portrecistą. Ale marzyłem o tym obiektywie, trafiła mi się okazja, kupiłem, więc musiałem też dokupić adapter specjalnie dla niego. No teraz mam trochę obiektywów też Minolty, nawet tam stoi Minolta 9000 i jest co przypinać. Także w ogóle ten pomysł kompatybilności systemów to był strzał w dziesiątkę, tym bardziej, że naprawdę tam była świetna optyka i szkoda byłoby tak jej nie korzystać. Dzisiaj w tym systemie E jest wszystko. No i mamy nawet teraz premierę 51.2 G-Mastera i oczywiście jeśli jesteście zainteresowani, to oczywiście podam wam później kontakt do produkt managera Fotoformy, gdzie będziecie mogli złożyć zamówienie. Ale ja właśnie tutaj w kwestii obiektywów jest 50, nowa 1.2, rozmycie tła. Co ciebie kręci? Czy wolisz zoomy, czy wolisz stałki? Bo masz i to, i to. I trudno, patrząc na listę tego, co posiadasz, stwierdzić tak jednoznacznie, ten gość to jest, woli stałki. A jak to jest? Powiedz. No nic nie wolę. Ja mam pewien koncept, co chcę zrobić. Czuję, albo że w danym temacie bardziej mi się to przyda, a w innym coś innego. I wtedy dobieram sobie odpowiedni obiektyw z szuflady, który mi tam przypasuje. Dobrym przykładem jest 16 Rybie Oko. To jest obiektyw, którym robię pewnie zdjęcie raz na 5 albo raz na 10 tysięcy, ale nie wyobrażam sobie, żebym mógł pojechać w góry i go nie zabrać. Bo w sytuacji, w której naprawdę muszę go użyć,
to on jest nie do zastąpienia w żaden inny sposób. I najlepiej, jeżeli się tak robi, że to albo rzeczywiście nie można było zdjęcia zrobić i te zniekształcenia są, ta dystorsja jest formą wyrazu, albo w ogóle jest niewidoczna, bo i takie fotografie miewam, gdzie jest, które są wykonane rybim okiem, ale w ogóle nie widać, że to jest zrobione rybim okiem. Wiesz, to zaskoczyłeś mnie, bo zazwyczaj ktoś mi odpowiada na to pytanie. Ja wiesz, lubię sobie zapiąć standard i patrzeć, robić zdjęcia tak, jakbym patrzył po prostu okiem. Ktoś powie, nie, no ja stałkami nie, bo mnie ograniczają, ja muszę mieć zoomy, a ty mówisz bardzo profesjonalnie, ja biorę to, co jest mi potrzebne i... To jest właśnie zenitarem zrobione jeszcze na Nikonie. No właśnie chciałem pokazać. Tak. I to nie była jaskinia lodowa, tylko taki, można powiedzieć, amfiteatr. I dzięki temu, że obiektyw kryje 180 stopni, to ja po prostu boczne ściany jeszcze załapałem i sufit, znaczy to, co było nade mną i lekko było wychylone, przewieszone, to wygląda jak sufit, nie? W tej grocie, a to nie była grota. No i bez rybiego oka bym tego nie zrobił. Tak, mamy niesamowite zdjęcie. Rybie oko już troszkę teraz niepopularny obiektyw, był czas, kiedy... Strasznie spowszedniało, za bardzo aż. Był taki moment, że bardzo... Ludzie się zachłysnęli straszliwie. Tak. I wszyscy tak to rybie oko. Bardzo mnie to bawiło przy fotografii ślubnej, że ci fotografowie tak musieli mieć zawsze w swoim reportażu coś z rybiego oka. Niektórzy już przeginali, robili bardzo dużo zdjęć. I jakaś dziwna maniera wychodziła. Teraz... Tak, bo trzeba uważać, żeby nie popaść w manierę z niczym. Teraz idąc już w kierunku fotografii ślubnej, no to są bardzo modne drony. W twojej fotografii dron też mógłby zrobić dużo dobrego. Tak. Co sądzisz o dronach? Używasz? Super narzędzie i myślę, że dron tak namieszał w fotografii wielu moich kolegów, jak w moim typie fotografii namieszała kamera GoPro. Bo coś, co było bardzo trudne do zrobienia, na przykład to zdjęcie z rowerem z pustyni Gobi, pierwsza fotografia, to było zrobione Nikonem F100. Ja musiałem wcześniej zrobić próby, nie tylko mieć świadomość, jakim czasem muszę operować i w jakim tempie muszę się przemieszczać na tym rowerze, czyli ile kilometrów na godzinę jechać, ale też musiałem mieć obcykaną kadencję, czyli tempo pedałowania, po to, żeby but był rozmyty, ale żeby było widać, że to jest but, a nie jakaś plama tylko. Więc tu wszystkie parametry były mi w pewnych widełkach musiały się zmieścić i to obcykałem już przed wyjazdem we Wrocławiu w parku z notatniczkiem, robiłem zdjęcia na negatywie, potem sprawdzałem i eksperymentowałem, zrobiłem 2 czy 3 filmy i z tego wyciągnąłem wniosek, jakie widełki w danych parametrach muszą być, żebym zrobił takie zdjęcie, jak chcę. A potem już w czasie 2-miesięcznego wyjazdu do Mongolii już tylko czekałem na moment, w którym mam to zrobić, ale trzeba było zrobić jeszcze specjalny wysięgnik, żeby ten aparat jakoś zwiesić z tyłu za moim rowerem, zrobić sobie wężyk spustowy, bo wtedy to do Nikona nie było czegoś takiego. Wężyk można było sobie kupić za horrendalne pieniądze, ale on miał pół metra długości, więc nie byłem w stanie tak jechać, żeby to zrobić w terenie, więc musiałem sobie zrobić przedłużacz. Nie kupowałem całego wężyka, tylko dorobiliśmy wtyczkę, zalaliśmy to jakimiś żywicami i praktycznie wygenerowałem sobie taki wężyk z pomocą kolegi. Słuchajcie, no to jest coś genialnego, to jest prawdziwa fotografia, a nie przypnę sobie GoPro albo smartfon i sobie zrobię zdjęcie. No i teraz to po prostu ludzie sobie zapną GoPro, ustawią, że zdjęcie ma być robione co pół sekundy, albo co 1/4 sekundy, albo co sekundę. I się wybierze. I potem wybiorą z przypadkową fotografię. Wiesz, w jakimś sensie to tak jest, bo fotografia jest przede wszystkim sztuką wyboru. Jak miałem zajęcia na uniwersytecie, to moim studentom, czy tam na warsztatach, ludziom mówię bardzo często, że dzisiejszy sprzęt jest tak doskonały technicznie, że jakby wziąć szympansa i pokazać mu, jak to działa, i można go tego nauczyć, i wypuścić w miasto,
to on będzie robił te zdjęcia i może po 10 tysiącach, może po 100 tysiącach, ale ja uważam, że znacznie szybciej, bo myślę, że około 1000 zdjęć, on zrobi coś, co będzie bardzo interesujące albo ciekawe. Jest tylko jedna różnica między fotografem a szympansem. Szympans nie wie, które to jest to zdjęcie. No, zaskoczyłeś mnie, no, ale to tak, to jest... To jest sztuka wyboru. To jest sztuka wyboru, racja, czyli jednak ta selekcja później... Ona często jest istotniejsza od samego procesu fotografowania, albo równie ważna. Dlatego, no. Wiesz, ja na przykład, jeśli chodzi o swoją ostatnią wystawę, która teraz jest w Kielcach, zdecydowałem, że nie będę sam wybierał zdjęć. A to jest bardzo dobre. Zdjęć, tylko zdaje się na kuratora. Ale to jest świetne. I ta wystawa jest inna. Ja też, bo chciałem się czegoś nauczyć. Mamy w ogóle takie emocjonalne podejście do niektórych fotografii, które wydają nam się ważne. Pojechaliśmy gdzieś, czy zrobiliśmy jakiś projekt i nagle to było w takim momencie, albo to ujęcie jako pojedyncze jest genialne, ale do całości w ogóle może nie pasować, do jakiegoś reportażu, czy do wystawy. Tak. I nagle trzeba powiedzieć sobie, dobra, nie będzie tego zdjęcia. My kochamy nasze zdjęcia i to nam sprawia dodatkowy problem. Zawsze tak jest z fotografami. Druga sprawa, mamy zupełnie inne spojrzenie, ale wracając jeszcze do pytania dronowego, bo to jakby od tego wyszliśmy. To myślę, że to się stało z fotografią moją przy użyciu GoPro, co się stało z fotografią lotniczą. Poprzez użycie dronów. Osoby, które, tak jak Paweł Młotkowski, mój kolega z National Geographic, czy Kacper Kowalski, którzy bardzo dużo zrobili, dużo pracy, żeby móc latać na paraglajtach, czy innymi, przy pomocy innych statków powietrznych. To są duże koszty i duże koszty czasowe. A nagle przychodzą drony i to wszystko rozwalają, bo każdy może sobie puścić takiego drona. I co prawda to jest inne fotografowanie, bo to trochę jak Kacper Kowalski powiedział, że jakby się oglądało świat przez dziurkę od klucza, a nie rozglądało i fotografowało. No, ale jednak to upowszechnienie momentami bywa aż, jak dla mnie, takie nudne. Bo jak oglądasz film, nie wiem, w telewizji, albo reportaż jakiś, albo coś, to ujęcia z drona muszą być. Po prostu tak, no. W tej chwili dron dla fotografa jest tym, czym kiedyś był teleobiektyw. Jak jest fotografia, nie wiem, z podróży, to jakieś ujęcia zbliżenia teleobiektywem kiedyś były tak samo oczekiwane w redakcji, jak teraz ujęcia z drona. I są też pewnym oszustwem, no bo jak robisz zdjęcia na przykład z rozlewisk Rozpudy czy Czarnej Hańczy, i dasz ujęcie z drona, no to będzie bardzo atrakcyjne, świetnie będzie wyglądało w magazynie. Człowiek tam pojedzie, zobaczy, no i on nie widzi takiego świata. Musiałby balonem latać nad tą rzeką, żeby zobaczyć ten świat takim, jakim widział na zdjęciach. Więc w jakimś sensie to jest lekkie oszustwo tego, co zobaczymy. No i to... Tak już na wstępie powiedziałem, rozwaliło to całkowicie. Wydaje mi się, że ta rewolucja sprzętowa bardzo silnie wpłynęła. Ciekaw jestem, co się z tego wyłoni. Myślę, że te fusy opadną i wtedy będziemy widzieć. Jeszcze trochę czasu upłynie. Natomiast na pewno z narzędziami jest tak, że one są daleko lepsze niż potrzeba większości fotografujących. Ja nawet kilka lat temu powiedziałem, że w tej chwili sprzęt amatorski jest już tak dobry, że dla 80% zawodowców spełnia jakby wszystkie niezbędne kryteria i jest dokładnie wystarczająco tak. Dobry. Tak. Już nie musimy szukać zawodowego sprzętu, bo ten amatorski jest wystarczająco dobry. Wiesz co, mamy tutaj pytanie. Ja tak może skrócę. Jaki aparat analogowy plus 35 mm do dyspozycji, jeden negatyw czarno-biały i do jakiego kraju by pan się wybrał, powiedzmy, jest to zlecenie na 3 dni? 3 dni? Tak. 3 dni masz aparat z 35 i negatywem czarno-białym. Po pierwsze bym negocjował, żeby to nie były 3 dni, tylko 3 miesiące. No ale takie czasy, wiesz. Albo 9 miesięcy i zszedłbym do 3 miesięcy wtedy.
To jest pierwsze. Drugie, miejsc takich jest kilka, ale zanim dojdę do miejsc, to pomyślę o aparacie. Myślę, że to byłby Nikon FA. Może spróbowałbym robić Leiką. Jestem zafascynowany tym patencikiem do ustawiania ostrości z takim wichajstrem. Kojarzysz? Bo to fenomenalnie pozwala pracować na zasadzie odruchów. Ten aparat bardzo szybko, zauważyłem, ma szansę stać się częścią naszego ciała i my będziemy nim oddychać, dosłownie. On będzie jak część naszego ciała, bez zastanowienia będziemy robić zdjęcia, ostrzenie przy pomocy soczewki Fresnela, o ile dobrze pamiętam, czy tam jest lupa, bo to jest para na zasadzie... Mówisz o dalmierzu? Dalmierzu, tak. Tam się nakładają obrazy, tak, prawda? No to też jest bardzo dobre rozwiązanie, a poza tym w większości się i tak ustawia na stałą jakąś odległość przy stricie i musisz wtedy kombinować. Ale tym się bardzo szybko pracuje, bardzo wygodnie. Myślę, że bym spróbował, gdybym miał do dyspozycji dowolny sprzęt, to myślę, że byłaby to albo Leica, albo byłaby to Mamiya 7 znowu w tej sytuacji. Ja jakoś nie ewentualnie o, tak, z siódemką. Leica byłaby chyba pierwsza, co bym chciał. I dwa aparaty egzekwo to byłby Nikon FA lub Mamiya 7-2. I panoramki, małe modelarskie. Tak. Może Pentax LX, którym nigdy nie fotografowałem, a zawsze o nim marzyłem. Miałem, ale chyba bardziej ciepło wspominam MS Super. Nie wiem dlaczego. Jednak. Ciekawe. Także... Myślę, że kontaksami też mogłoby się fajnie pracować. Tak, kontaksy, tak. Najbardziej miękko pracująca migawka, z tego co pamiętam, jaką miałem z aparatów, które miałem w ręku, takich manualnych. Nie mam takich wspomnień, ale tak, kontaks jakoś robił na mnie ogromne wrażenie, zawsze je bardzo lubiłem. I chyba był taki czas, że nawet bardziej je lubiłem niż Leica, może dlatego, że jeśli już w ogóle na coś nie było stać takiego najwyższej półki, to był kontakt do Leica. Na Leica to musiałem długo poczekać. Na początku lat 90. tej osobie kupiłem na giełdzie w Stodole katalog, prospekt Leica M6 i myślałem sobie, dobrze, kiedyś go będę miał. Do dzisiaj mam ten prospekt Leica M6, miałem kilka, już wszystkie posprzedawałem. Także, a nie, prospekt nie powiedziałem gdzie. Gdzie bym chciał pojechać? O właśnie, to jest ciekawe. Myślę, że mam kilka takich miejsc, w które chciałbym pojechać i jednym z nich będzie Japonia. Czarno-białe zdjęcia, przypominam. Tak, jak najbardziej. Japonia, Korea Północna, szeroko pojęta Rosja. Kolej transsyberyjska. Jechałem wielokrotnie, ale to chyba nie byłoby dla mnie tak interesujące. Wolałbym gdzieś pojechać w miejsca, które są obok tej kolei robić, niż w czasie samego wyjazdu. Ale polecasz taką wyprawę właśnie koleją jako przygoda? To wycieczka jest. No. To już w tej chwili jest bardzo cywilizowanie. Czyli już nie jest przygoda, jest wycieczka, tak? No jest to wycieczka. No. Przygoda jest, oczywiście. No, natomiast nie jest to wyprawa z całą pewnością. To jest, kupujesz bilet na pociąg i jedziesz tylko, że 2 tygodnie. Albo tydzień, w zależności którą nitką. No cóż, ja wiele razy marzyłem o tym. A ty mówisz, że to już taka komercha. No, nie komercha, tylko to już jest cywilizowane bardzo. To po prostu ta egzotyka kraju, który jeszcze się nie wydostał z czasów komunizmu, albo jedną nogą jeszcze siedział w bagnie czasów carskich, albo zaraz postcarskich. No to już tego nie ma. No po prostu to jest nowoczesny, cywilizowany kraj i to zupełnie inaczej wygląda. No nie ma. Kiedyś była pani prawatnica z samowarem, to zupełnie inaczej wyglądało. Ona miała zawsze złote zęby. To miało swój zupełnie inny koloryt. No teraz już tego nie ma. Przychodziła pani z kartoszkami, która sama te ziemniaki pewnie nie tylko ugotowała, ale wręcz uprawiała ze śmietaną pewnie od własnej krowy i do tego miała na przykład wędzone przez siebie ryby. No, to fenomenalne rzeczy w ogóle. Nie do opowiedzenia, no, to trzeba przeżyć. A gdzie tak najbliżej od Polski można jeszcze poczuć taki klimat?
Czy Ukraina może? Czy... Myślę, że Ukraina taka może być zdecydowanie. Może jakaś Albania. Pewnie Gruzja. To będą takie klimaty. No wszystkie te republiki postsowieckie dają szansę na to. Trzeba po prostu pojechać daleko na zadupie, żeby no tak, tak było. No tak, tak. Na pewno nie do dużych miast. Dobrze, wyprawy, ale twoja praca, wyprawy. Co jeszcze ciebie teraz interesuje? Czy myślisz o tym, żeby dzielić się swoją wiedzą, edukacja, warsztaty? Idę tutaj w stronę fotokampu. Mm-hmm. I jak ty się odnajdujesz w tym? Wiesz co, fotokamp nie był zrobiony jakby dla mnie, tylko był zrobiony dla wszystkich moich kolegów i dla wszystkich fotografujących. W zeszłym roku moi współpracownicy, zmotywowani ankietą i prośbami ludzi, jakby nakłonili mnie, żebym zrobił swoją prezentację, na co nie chciałem się zgodzić. Marcin i Oliwia cisnęli i w końcu ja się przygotowałem i wrzuciłem się w program, ale uważam, że to nie taka jest moja rola zupełnie na fotokampie. Moim zadaniem na fotokampie jest stworzyć miejsce i platformę do spotkań, zarówno na poziomie międzypokoleniowym, jak i na poziomie różnego stopnia zaawansowania, różnych zainteresowań fotograficznych i tak dalej. I największą radością, jakby spełnieniem dla mnie jest to, że pojawia się taki Zbyszek Furman i wielu fotografów, reporterów w ogóle nigdy nie słyszało o takim człowieku. I z rozdziawioną gębą oglądają jego portrety, dowiadują się, jaki to był fotoreporter, a teraz jeszcze robi takie portrety, albo przyjeżdża Maciek Mańkowski z Poznania i znowu rozwala system, no bo ludzie się dowiadują, że jest gość, który po prostu robi zdjęcia na absolutnie światowym poziomie, a jest młodemu pokoleniu nieznany, bo ma w poważaniu Instagram i parę innych rzeczy, nie? No i to tak wygląda. Takiego gościa jak królika z kapelusza się wyjmuje i to naprawdę jest ogromna przyjemność widzieć te rozdziawione gęby i opuszczone szczęki. Ja Zbyszek, człowiek wiekowy, z niespożytą, niekończącą się energią. To jest niesamowita postać, zresztą był moim gościem. Miałem przyjemność też pozować Zbyszkowi, mam portret w projekcie właśnie Fotografowie. Mhm. I podziwiam, patrzę na Zbyszka jak na człowieka, który jest jakby młodszy ode mnie. On ma więcej energii, więcej chęci do życia i bardzo dużo też robi fotografii i myślę sobie, jeśli on taki jest, ja będę brał przykład z takich ludzi, będę szedł do przodu, to ja mam jeszcze wiele, wiele lat, zakładając, że długo będę żył, fajnego życia, takiego fotograficznego. Czy ty, tworząc takie wydarzenie jak Fotokamp, myślisz o tym, żeby też robić coś razem z ludźmi, żeby to trwało, tak, żeby tak. To było latami, żeby się rozwijało, żeby się dzielić tą fotografią, żeby no, wiesz, rosła. Ja jestem słuchowcem, nie wzrokowcem, uh-huh. Więc jakby świat odbieram najpierw z poziomu dźwięków i muzyka zawsze była bardzo ważna dla mnie i bardzo zazdrościłem muzykom tego wspólnego wyjścia na scenę, dżemowania i tak dalej. Fotokamp częściowo wziął się z tej tęsknoty, z tego braku kolektywizmu w naszym zawodzie czy w naszej pasji, albo marginalnego potraktowania tego kolektywizmu, tak mi się wydaje, i tworzenia pewnej społeczności. To jest jedno. Drugie to fakt, że możemy się uczyć między sobą. To jest fenomenalne i ja myślę, że to jest kluczowe. I ta wymiana jest świetna. To jest, myślę, że to będzie część, jeżeli Fotokamp przetrwa i będzie mógł być organizowany i będą chcieli ludzie jeszcze na niego przyjeżdżać, to myślę, że
to będzie część mojego życia, ale chyba nie chciałbym, żeby to było 100%. To znaczy uważam, że tak samo, żeby uczyć w ogóle, to musisz w sobie tej energii nazbierać, tej treści, tego wszystkiego. Nie możesz tego robić w nieskończoność, nie dokładając. Bo to jest tak, że trzeba zachować pewien balans, pewną równowagę w życiu. I żeby bardzo dużo dawać, trzeba też dostawać. To nie w sensie takim, że brać od innych ludzi bezpośrednio, tylko w ogóle czerpać ze świata. No, trzeba poznawać, samemu się inspirować i potem dzielić tymi inspiracjami. Trzeba samemu tworzyć i coś robić. Być może teraz jest taki czas, że ten balans będzie w innym miejscu. To znaczy mniej będę tworzył, a będę więcej się tym zajmował, ale takie mam poczucie, że na naukę innych to jeszcze przyjdzie czas. Pewnie mógłbym i studenci, z tego co wiem, mnie lubili na uniwerku, ale ciągle mam poczucie, że to są ostatnie lata, kiedy mogę intensywnie bardzo pracować fotograficznie i bardzo chciałbym ten czas wykorzystać. A jak będzie później, zobaczymy. No, tych planów mam mnóstwo i to, co widać w internecie, to jest tylko bardzo drobny wycinek tego, co robię i czym się zajmuję. Czy jesteś facet ciężko pracujący i żadnej pracy się nie boisz? Powiedz. Raczej zafascynowany po prostu fotografią i sztuką ogólnie. No, tak by kilka żyć by mi było potrzebnych dodatkowych, żeby to wszystko zrobić. Mamy pytania o Fotocamp w tym roku. Jakie pytanie? No, termin. Terminu jeszcze nie podałem, ale podam, mogę wam powiedzieć, że nie zrobimy w połowie czerwca, bo obawiam się, że nas znowu będą próbowali podstrzyc i przyciąć i zamaskować. I postawiłem na sam początek września, lada moment. Wyjawię wam więcej szczegółów. Powiem wam tylko, że byłem cholernie zmęczony po ostatnim roku. Zdołowany tą całą sytuacją, która kompletnie mi nie pasuje, mnie usidliła tak. Czułem się jak złapany w sidła. No, posiedziałem nad archiwum, nad paroma innymi rzeczami, kilka innych rzeczy realizuję, ale też próbowałem nabrać sił, przemodelować swoje życie i zadbać o zdrowie, które mocno eksploatowałem przez te wszystkie lata. Pochorowałem trochę na COVID, przez 5 tygodni leżałem. Na szczęście bez zapalenia płuc. Także no, dużo rzeczy się działo. Na samym początku września będziemy mieli chyba Fotocamp, na to wszystko wskazuje. Zobaczymy, jak się uda. Serdecznie zapraszam i lada moment będzie komunikacja, myślę, w tej sprawie. Czyli mam nadzieję, że ten Fotocamp się odbędzie. Mam nadzieję, że przyjedziesz. Ja marzę o tym i w tym roku. To nie masz, tylko przyjedź. Ale ja marzę o tym od dawna, a w tym roku właśnie spełnię swoje marzenie i przyjadę. No, dobrze. Także nie, Fotocamp koniecznie. To jest. Ja w ogóle tak przebierałem nóżkami ze szczęścia, że się spotkamy i wreszcie ciebie porozmawiamy o Fotocampie, że go poczuję jakby od ciebie, że już teraz nie ma tak, że nie pojadę. To będzie dla mnie najważniejsze wydarzenie roku 2021. Ode mnie nie poczujesz, to ci wszyscy ludzie to robią, to poczucie. Tego się nie da nawet opowiedzieć. No, po prostu nawet film tego nie przynosi. To jest taka energia nieprawdopodobna, takiej no, dobrze pojętej balangi twórczej, ale to nie, jak wiele osób się obawiało czy zarzucało, będziecie siedzieć i pić przez 3 dni, 3 nocy, co to za impreza. A się okazuje, że w ogóle takie czasy, że ludzie nie chcą pić. Nie, no w ogóle to nie. Jakby fajnie jest sobie wypić piwo, czy wino, czy coś tam ludzie. Nie, ale to w ogóle nie o to chodzi. No, zupełnie nie o to chodzi. To jest spotkanie, wymiana informacji, wymiana idei. Ja już jestem przygotowany, dostałem. Wymiana idei jest dużo ważniejsza i to, że poznajemy właśnie osoby różne, których byśmy w innych okolicznościach nie poznali, ale to skumulowanie w tym jednym czasie tak wielu osób, to daje ten efekt. I to też nie jest jakiś wyłącznie mój wynalazek. To się zrodziło w dużej mierze ze środowiska, z tego, że przyjechali moi przyjaciele z National Geographic i okolic, to znaczy Trzon, Adam Brzoza, Paweł Młotkowski, Marcin Zaborowski, Mikołaj Nowacki.
Niestety zabrakło Marcina Dobasa wtedy. Zrobiliśmy na Wośpie takie spotkanie, ale dołączyli też tacy ludzie jak chociażby Marcin Jamkowski czy Wojtek Grzędziński. I zrobiliśmy taki fotograficzny team, fotograficzny dzień przy okazji Wośpów Samotni, który organizujemy już chyba 20 lat. No i tam jedna część energii była. Potem festiwal w Rybniku. Pozdrawiam Ninę i Marcina. I to następne było poczucie tej jedności. Potem festiwal w Opolu, tak samo fenomenalnie zrobiony, fajna atmosfera. Zresztą tam się poznałem i z Wojtkiem Grzędzińskim i z Joasią Kinowską, z którą współpracuję cały czas. Przyjaźnimy się, jest bardzo fajnie. Ale też takie inicjatywy jak chociażby Spichlerz Sztuki w Wejherowie, który jest takim twórczą efemerydą, takim niesamowitym tworem festiwalowym, głównie składającym się ze sztuk wizualnych, w którym fotografia jest tylko jakimś drobnym elemencikiem. I tam Artur Wyszecki, który jest jakby ojcem, założycielem tego organizmu. I tak dalej, i tak dalej. Takich instytucji jest, czy rzeczy, które się na to składały, jest dużo. I myśmy skleili ten fotokamp z tych różnych doświadczeń, energii i tak dalej. Dlatego myślę, że to jest takie fajne. I myślę, że to czują też te nasze gwiazdy, ludzie, których tam ściągamy, którzy są bardzo szanowani w zawodzie i w ogóle znani, jak Tomasz Tomaszewski, który był z nami od samego początku, czy Lidia Popiel i tak dalej. No to oni to czują i myślę, że są naszymi najlepszymi ambasadorami. Wystarczy ich spytać, jak tam jest. Ale jest cudownie. Marek, dziękuję. Myślę, że to świetne będzie zakończenie. Zapraszamy Was wszystkich na fotokamp. Na 100% dobra energia. Oby wszystko dobrze się złożyło i żeby świat był we wrześniu na chwilkę chociaż normalny, żebyśmy mogli się spotkać na fotokampie. Ja z wielką przyjemnością wybiorę się. Słuchajcie, no moim gościem dzisiaj był fotograf bardzo interesujący, człowiek poszukujący wrażeń, emocji, które widzicie na jego fotografiach. Człowiek, który zjechał kawał świata i zrobił dużo dobrych rzeczy. I jak usłyszeliście, on się dopiero rozwija. Także trzymam kciuki. Ale co, że już kończymy? No, myślę, że tak, powinniśmy kończyć. Wiesz, że rozmawiamy półtorej godziny? Nie. To już... Myślałem, że ze 45 minut. To jest... Ale może zagłosujecie, żeby przedłużyć jeszcze 10 minut. To jest jeden z najdłuższych live'ów, jakie poprowadziłem. No, moglibyśmy rozmawiać, myślę, że ze 3 godziny, tak spokojnie, bo jest o czym. No, fotografia jest takim szerokim tematem. Rzeczy. I rzeczy związanych z samą filozofią fotografowania i ze sprzętem. Kupie rzeczy nie powiedziałem o tym, że fajnie się teraz pracuje na przykład obiektywami manualnymi na powrót. No. Bo one zupełnie inaczej pracują, zupełnie inaczej widzimy głębi ostrości. A Zeissa na przykład bardzo lubię takiego 35 ze światłem 2.0. I on pracuje zupełnie jak manualny, mechaniczny obiektyw, czego nie ma w większości obiektywów. Mimo, że mam też 35 2.8, są taką malutką i 1.4. To ten malutki Zeissik to jest coś, co dało mi na powrót pewną plastykę i postrzeganie obrazu jak w aparatach jeszcze mechanicznych, bez autofokusa. I to zupełnie inaczej się pracuje. To wpływa strasznie na obraz, bo w momencie, kiedy masz autofokus i po środku masz ten sensor, albo go gdzieś sobie ustawisz, albo tu, albo on ci łapie na oko, to stajesz się niewolnikiem tego punktu. A tak. Jak szukasz ostrość i głębia płytka ci jedzie tak, to nagle widzisz, że wyłania ci się jakiś kształt z tej albo z tej strony i autofokusem byś nigdy tego nie zobaczył. Prawda. Nigdy. Ja też ostatnio, dzisiaj nawet rozmawiając z kolegą, wspomniałem o pewnej sytuacji, kiedy bawiąc się obiektywem Lens Baby manualnym. Tak, bardzo dobry przykład. Próbowałem ustawić ostrość, ale zobaczyłem, że kadr jest idealny, nieostry. Zrobiłem zdjęcie najpierw nieostre, doostrzyłem, zrobiłem
to ostre, to ostre jest tak strasznie banalne. A to nieostre naprawdę tak no, budzi jakieś ciekawe tak emocje. Tym... I myślę, że warto czasami nawet przełączyć ten obiektyw, jeśli macie z autofokusem, przełączcie go na manual, pobawcie się, zobaczcie, jak to wszystko inaczej tak pracuje. Tak, bo zdjęcie tak nie zawsze musi być ostre, tak, bo często te nieostrości dodają klimatu, zdjęcie może być też poruszone. I unikajcie sztampy. To tak jest podstawa. Tak zawsze jest pod prąd trzeba. Zawsze, jak wszyscy robią w ten sposób, to róbcie w dokładnie odwrotny. A Batisy, bo jak już mówimy o Zeissach? Pracowałem trochę. Batis to jest, zdaje się, ten obiektyw szerokokątny. Nie, cała seria też do Sony. Tak, dwoma pracowałem i chyba 85. Tak. Fajny był ten obiektyw, za krótko miałem dostęp do niego, a jednocześnie jestem bardzo zżyty z 85 1.4 Sony. Myślę, że trochę popracuję, posprawdzam, bo zawsze to się różni troszeczkę i głębia ostrości inaczej pracuje, bokeh jest inny bardzo często w tych obiektywach jasnych, więc no, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ważne jest dla mnie to, żeby ten sprzęt był dobrany do tego, co lubię i do tego, co potrzebuję, a najbardziej, a mniej żeby ciągle kombinować tak za dużo. Znaczy, kombinowanie jest dobre, ale ono powinno. Ono nie może być losowe, o tak. To musi być świadome bardziej. To ciekawe. Losowość to... jest fajna w fotografii, oczywiście, i ona była częścią analogowej fotografii. I bardzo nam teraz tego brakuje, tym, którzy fotografowali analogowo. Ale mówię o tym, że patrzysz na temat i zakładasz jeden obiektyw, nie wiem, no to tak, a drugi, a nie. No to jeszcze trzeci, nie wiem, ja tak nie pracuję. No. Ja raczej widzę, tworzę ten obraz w głowie i myślę, o, to tutaj potrzebuję rozstrzelić perspektywy, to muszę zupełnie innego kąta użyć. No ja pracuję podobnie. Zresztą zakładając, że mam jeden obiektyw, jakąś konkretną ogniskową, to tak jakbym sobie w moich oczach przełączał na tą ogniskową, bo przecież to nie jest tylko ogniskowa, tam się zmienia przede wszystkim perspektywa. Mm-hmm. No to jest podstawa, dokładnie. I trzeba tak myśleć. I dlatego ja nie za bardzo lubię zoomy, bo ciężko jest mi się przełączyć, jak przybliżam, oddalam, że ta perspektywa też się zmienia i bardzo łatwo coś zepsuć. Może tak jest, ale nie czułem nigdy jakby negatywnie. Bardziej widzę, że w zoomach inaczej pracuje głębia ostrości, one nie są, nie mają tej charakterystyki, które mają obiektywy stałoogniskowe i tutaj widzę różnicę. Natomiast jest to zdecydowane ułatwienie. A jeśli mówiliśmy o tym wyobrażeniu sobie, to bardzo dobra, wydaje mi się, jest analogia do gotowania. Znaczy, uczyłem się kiedyś gotować profesjonalnie w restauracji w Indiach. Byłem asystentem kucharza i mój nauczyciel, szef tej knajpy, mówił mi zawsze, że pamiętaj, dobry kucharz nie sprawdza, jak smakuje jego potrawa. Wyobrażasz sobie potrawę, znasz składniki i wkładasz wszystko po kolei i wiesz, jak to będzie smakowało. Nie musisz sprawdzać, czy to jest za kwaśne albo za słodkie. Powinieneś wiedzieć. Nie ma próbowania. No i tak, myślę, że tak jest z fotografią. Po tak prostu samo. To ma powstawać w głowie, a my tylko mamy przenieść przy pomocy aparatu ten obraz do nośnika. Jeśli znamy na swoje narzędzie, wiemy, jak to zrobić, to, to o to chodzi. To o to chodzi. I tak było w fotografii analogowej, bo wracasz tutaj do korzeni, bo przecież nie mieliśmy tego podglądu. Nie. Trzeba było wywołać ten negatyw i dopiero sobie obejrzeć, czy wszystko jest ok, ale my byliśmy przekonani w 100%, że jest ok. Tak, można było mieć problem z ostrością, bo czasem są przypadkowe rzeczy. Na przykład obiekty się poruszają, albo ktoś mrugnie okiem, no ale po to się stosowało kilka klatek i bracketing. Mało kto teraz wie, dlaczego filmy miały małoobrazkowi wielokrotność 6, czyli były 12, 24 albo 36-klatkowe.
dlatego że stosowano bracketing, czyli dwie klatki. Naświetlona standardowo i prześwietlona, i wszystko robiono podwójnie. Czyli dwie prześwietlone, dwie normalnie i dwie niedoświetlone, tak? Dwie niedoświetlone, dwie normalnie, dwie prześwietlone. O. I wychodziła z tego szóstka. I dlatego filmy miały wielokrotność, i liczba klatek była wielokrotnością sześciu. No takie. No i fotografia analogowa była jakaś, wydaje mi się, z jednej strony była trudniejsza, wymagała warsztatu, ale z drugiej strony prostsza, bo nie było tego efektu patrzenia na ekran, zrobiłem, dobrze wyszło. Była zupełnie inna, tak mi się wydaje, ale, nie ma co się obrażać na rzeczywistość. Ale skupiałeś się na tym, co robisz, nie? Fotografujesz, a teraz często jest tak, że ktoś robi zdjęcie i od razu pach na ekranik, zrobi zdjęcie, znowu tak, na tak, ekranik. Tak, mnie to drażni, nie lubię tego, ale zdaję sobie sprawę, że może jestem jakimś mamutem, a w tej chwili tak to się ja pracuje. To ja drepczę za tobą, jestem drugim. Natomiast no zdecydowanie bym tak nie pracował. Bardzo często sobie robię sam psikusa i zaklejam ekranik. Ja mam w jednym aparacie odwracany i bardzo lubię to, że się odwraca. Fajne, no. Także nie patrzcie na ekran, róbcie zdjęcia, skupcie się, potem obejrzycie. Tym bardziej mając dzisiaj tą cyfrę i dużą kartę, spokojnie możecie robić zdjęcia seryjne czy zdjęcia pojedyncze? To zależy. Wolę mieć pojedyncze i nawet jak trzeba robić nieraz seryjne, to wolę kilka razy wcisnąć w spust niż mieć seryjny, ale są sytuacje, w których używam zdjęć seryjnych i to są zdjęcia sportowe na przykład. Kiedy robię rowerzystów, narciarzy, wtedy korzystam z fotografii seryjnej. A mam kumpli reporterów, którzy zawsze mają włączone seryjne. Nawet jak robią portrety, to i tak robią od razu po dwie, trzy klatki za każdym razem. Nie wiem, kto finansuje potem te serwery do trzymania tych zdjęć. No, kto wybiera później te najlepsze zdjęcia. To jest właśnie problem. Marku, dziękuję. Naprawdę ja świetna też. Rozmowa. Może powinniśmy zrobić część drugą i znowu porozmawiać. Zobaczymy. Jak może na fotokampie się spotkamy. O, albo na fotokampie zrobimy tak bardzo długą rozmowę. Moi drodzy, ja na koniec jeszcze, jak już rozmawialiśmy o Sony, o Low Pro, to ja Wam zaproponuję tutaj promocję od Fotoformy. Minus 15% macie na plecak Powder B500. O, mój ulubiony. No. A skąd wiedzieliście? Rafał powiedział? Wydało się. Świetny jest, naprawdę. Także plecak macie... Minus 15%, specjalna oferta na teraz, na tego Lifeika. I jest jeszcze specjalna oferta na Sony. A może ja nas wyłączę na chwilkę, bo tak troszkę zasłaniamy. Na stronie Fotoformy, ja oczywiście za chwilkę w komentarzach wrzucę link do tej oferty. Macie troszkę sprzętu w specjalnych cenach. Jeśli będziecie chcieli specjalną ofertę na jedynkę, to napiszecie mail do product managera Sony w Fotoformie Michała Czechowskiego. Za chwilę też napiszę Wam w komentarzach adres mailowy do niego. Także oferta jest, ja już robię kopiuj, wklej i za chwilkę będziecie mieli to w komentarzu. I już jest praktycznie. Chyba nie wskoczyło, czyli jeszcze raz. Teraz wskoczyło chyba. A może za chwilkę wskoczy. Jest, wskoczyło dwa razy. Razy. No, z lekkim opóźnieniem. Czyli jest, jeszcze napiszę adres mailowy do naszego fotoformowego product managera. Kurczę, o wydrukach w ogóle nie powiedzieliśmy. Fotografia na papierze to zupełnie co innego. A właśnie. Tyle tematów. Fotografia na papierze. To jest ciekawe, że... Ja nawet wziąłem coś tam. To pokaż. Bo ja jeszcze piszę, to jeszcze możemy powiedzieć. To zupełnie inaczej wygląda. No właśnie, fotografia na papierze. Większość zdjęć oglądamy dzisiaj w internecie. Prawda jest taka, że wielu fotografów w ogóle nie,
nie robi żadnych wydruków, żadnych odbitek. Zobacz, jak to, ale zobacz, jak to wygląda na przykład. Nie, no tutaj jest. To nigdy na ekranie nie będzie tak wyglądało. No. Nie ma takiej opcji. No, prawie w ramki, no ściany. Fantastyczne, piękny portret, ale wiesz co, przypominają mi się czasy analogowe, 20-30 lat temu, to wszyscy wtedy fotografowali starszych panów z brodami, tak, żeby testować sprzęt. Wtedy tak się testowało sprzęt, że pamiętam na giełdzie w Stodole ludzie pokazywali sobie swoje odbitki, bo dzisiaj to już mówi się wydruki, wtedy odbitki analogowe. Portretów właśnie starszych osób. Ja wolę powiększenie używać. O, bardzo ładne określenie i tak, niech zostanie powiększenie. Świetny portret. Także papier. To kładziemy z tyłu. Fotografia też krajobrazowa, która tam była. No właśnie, tu macie teraz w wersji papierowej to, co wam przed chwilą, parę minut temu pokazywaliśmy w wersji cyfrowej. No jednak wolę poczuć ten deszczyk, bo to był deszczyk. Jak mówiłeś o psuciu fotografii, to ja staram się to wszystko zrobić już w trakcie robienia zdjęcia, niż w postprodukcji. I tak powinno to wyglądać. Jak macie coś przekombinować, przekombinujcie to fotografując, a nie photoshopując. No. Lightroom czy Photoshop ma służyć do tego, tak jak to było kiedyś w ciemni, zróbcie jaśniej, ciemniej, trochę wykadrujcie, ale zdjęcie niech powstaje w ogóle w waszej głowie i potem róbcie to aparatem, a nie cyfrowo. Nie przekombinowujcie, bo tak naprawdę oszukujecie wtedy samego siebie, wycinając, wklejając, otwierając komuś oczy, bo się zamknęły. I no, o, mamy pytanie, jakie papiery i czym drukowane. Drukuję na Epsonach. U siebie w pracowni mam Epsona 7900, czyli już taką poważną drukarkę. A drukuję na papierach Tekko i Ilford. To jest papier akurat bawełniany w 100%, matowy, relatywnie niedrogi, chyba PM230 Tekko, który bardzo lubię, ale też lubię papiery na podłożu barytowym i sporo z nich korzystam. Ale wtedy bym już wolał takie wydruki, które są dość cenne w rękawiczkach oglądać. No tak, rękawiczki, białe rękawiczki. No i teraz, kto z was ma zrobione portfolio na papierze? Myślę, że wiele osób pewnie nie robi swoich najlepszych zdjęć na papierze. Wrzucacie to na swoje strony internetowe, na Facebooka, Instagram. Rzucajcie też na papier i pokazujcie to ludziom, jak to wygląda na papierze, bo to jest sedno fotografii właśnie, żeby ono było na papierze. Pytanie jeszcze o gramaturę. Mówiłem PM230. Tak. Lubię też grubsze papiery, ale ten jest całkiem okej. To nie jest cieniutki papier, ale... Zresztą bardzo przypomina matowe powiększalnikowe, prawda? Tak. 230 jest sam raz, naprawdę więcej nie trzeba, jest to idealne. A format, właśnie. Tak, ja wolę mieć więcej fotografii albo duże fotografie niż stosować bardzo drogie papiery i się straszliwie ograniczać. No to wolę sobie więcej tego porobić i pouczyć się i tak dalej. Ale właśnie taki format, cudownie się ogląda zdjęcia w takim formacie. Także wiesz, że ja teraz na swojej wystawie odkryłem pewne elementy na zdjęcia, których w ogóle nie zauważyłem. Na ekranie widoczne, nie? Tak, no, ale to nawet nie chodzi, że one... No to zobacz, jak jest bardzo często z retuszem, tak, że drukujemy widoczne. I dopiero widzimy, co mamy wyretuszować wydruku. Także ja wielu rzeczy nie zauważyłem, chociaż je dokładnie przeglądałem, czyściłem, plankowałem. A potem nagle okazuje się, że a po co to jest w ogóle? Tu trzeba było zrobić ciemniej, tu jaśniej, tu czasami coś może przykryć. Jednak na papierze jest to wiele, wiele lepiej widoczne. Tak, zdecydowanie polecam. I też Tomka Tomaszewskiego nauka, że jeżeli macie problem z wyborem zdjęć do jakiegoś projektu, do czegokolwiek, to je wydrukujcie. Bo jak was będzie kosztowało wydrukowanie nawet 20 zł jednego zdjęcia, to znacznie łatwiej będzie wam wybrać te 20 najważniejszych.
Ostatnio na zajęciach w studium fotografii z PAF-u zrobiliśmy coś takiego, że na kartce A4 każdy miał wydrukować po 10 zdjęć, potem wycinaliśmy to i nawet ktoś przyniósł 700 zdjęć. No i robiliśmy selekcję. No i zostawało 20-30 zdjęć. Wszyscy byli zaskoczeni, jakie w ogóle ciekawe opowieści z tego wyszły. Znacznie lepiej to się robi na papierze. Znacznie lepiej. Nawet na takich małych... Tak powstała fotografia i dopóki to tylko jest możliwe, to tak róbmy. Naprawdę, to jest klucz, to jest nasz korzeń. Czyli papier. I myślę, że podsumowując ten... Nawet jeżeli robicie telefonem, to też spróbujcie wydrukować to zdjęcie. Naprawdę, ja też robię telefonem zdjęcia. Jak nie mam innego aparatu pod ręką, Erixa staram się mieć zawsze, ale jak... Czasem po prostu do takich notatek albo szybkich zdjęć bardzo często zdarza mi się wyciągnąć po prostu. To Zbyszek Furman też robi różne portrety, autoportrety, telefonami, kompaktami, różnymi aparaćkami i wszystko to pokazuje na papierze i to naprawdę fajnie wygląda. Nawet z bardzo słabej jakości telefonów w sumie przestajemy patrzeć na to, czy tam jest jakość, czy nie ma jakości, czy tam jest szum, czy jest przeostrzone. Na papierze skupiamy się jakby na samym obrazie. Tak. Mniej na tych technikaliach, takich pierdołach, które no to powiększ 100%, tak zobaczymy co tam jest. No to oceniamy tak naprawdę zdjęcie, na papierze to nie działa. Aparat czy monitor, bo często jest tak, że ten monitor wcale nie musi być, nie jest zbyt dobry, a wymagamy, oceniamy jakby coś innego. Także... Ja używam takiego, bo jest pytanie, jaki telefon. Ja używam Xperia 1 w wersji drugiej i jest lepsza od wersji pierwszej, bo ma gniazdo słuchawkowe wreszcie. Z pewnych rzeczy nie wolno rezygnować. Tak jest. Ja myślę, że dzisiaj prawie każdy telefon nowy jest. Tak, jest mnóstwo tego jest dobrego. Świetny. Moglibyśmy też zrobić, nie wiem, program o apkach do fotografii. Ja pamiętam, jak marzyłem o iPhone'ie, dlatego że była taka apka tylko na iPhone'a parę lat temu, która robiła jakby Collodion. Tak. No teraz tych apek jest masa, a wtedy była tylko jedna, jedyna, już nie pamiętam nazwy. Ale w sumie nawet jak już miałem tą apkę, to pobawiłem się przez chwilę, a potem zapomniałem. Tak, bo to się robi maniera, no. No, dokładnie tak. Bardzo chciałem mieć swego czasu Huawei'a, który miał matrycę czarno-białą i miałem monochroma. Tak jak Leica monochrom. Tak, bardzo fajnie. Tylko, że nie dało się tego ustawić, żeby było na stałe. Czyli trzeba było włączyć aparat, potem przełączyć na wersję czarno-białą i dopiero. Więc zazwyczaj robiłem. A nie zdejmowałeś matrycy? Mnie korci, żeby tego starego DS-a przerobić na jakiś inny, albo jakiś infraredowy. To albo... ja mam właśnie dwa przerobione na infrared, to pogadamy dwa potem. Impulsy i no, świetna fotografia. Pogadamy potem, jak to zrobić. Dobrze, zbliżamy się prawie do 2 godzin. No chyba skończymy. Tak, do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia i zapraszam za tydzień. Wtorek, godzina 19. Następny świetny live na pewno, bo staram się jak dla Was zapraszać tutaj bardzo, bardzo ciekawe osobistości fotografii. Dzisiaj Marek Arcimowicz. Do zobaczenia Dzięki za tydzień. Wielkie.